Dziękuję bardzo za zaproszenie do tej dyskusji. Przede wszystkim dziękuję autorce za bardzo ciekawe zestawienie problemów, które składają się na ten rzeczywiście bardzo kompleksowy prąd, którym się dzisiaj zajmujemy. Ja na początek bym chciał zastanowić się nad samym pojęciem zrównoważonego rozwoju, bo ono mi brzmi trochę tak jak sprawiedliwość socjalistyczna. Sprawiedliwość to po prostu sprawiedliwość, a socjalistyczna to już nie jest sprawiedliwość. I ze zrównoważonym rozwojem jest dokładnie tak samo. Rozwój, no to wszyscy wiemy co oznacza, ale zrównoważony to już oznacza, że on nie ma być swobodny, nie ma, być, nie ma się rządzić zasadami rynkowymi, nie ma się rządzić zasadą wolności, tylko gdzieś na niego mają być nałożone ograniczenia w imię jakiejś ideologii zrównoważenia. No, a tam, gdzie ja słyszę, a zaznaczam, że moje poglądy na gospodarkę są bardzo liberalne, tam, gdzie ja słyszę o zrównoważeniu czy o równowadze, czy o równości, która jest fetyszyzowana w dzisiejszych czasach, no to od razu zapala mi się lampka alarmowa. Równość dla samej równości, w sensie oczywiście równości ekonomicznej, absolutnie nie ma żadnego uzasadnienia. A tymczasem tak jest dzisiaj traktowana, i to jest jeden z wytyczów tej agendy zrównoważonego rozwoju, że ma być równo. Właśnie, że równość jest dobra sama w sobie. Nie, proszę państwa, nie jest dobra sama w sobie. Oczywiście, można się zastanawiać nad sytuacjami, kiedy mamy, dajmy na to, bardzo dużą rozpiętość dochodów, czyli mamy jakąś tam bardzo małą grupę, która ma bardzo wysokie dochody, a ogromna większość ma dużo niższe niż ta grupa. Można się zastanawiać nad przyczynami tego, ale absolutyzowanie równości ekonomicznej no, jest wstępem po prostu do. Tak naprawdę mówiąc w uproszczeniu pewnym, ale do zamordyzmu, nie tylko ekonomicznego, bo zawsze od socjalizmu w gospodarce przechodzi się do zakładania ludziom kagańca, o czym za chwilę trochę więcej powiem. Kwestia własności i to hasło, które stało się poniekąd symbolem agendy zrównoważonego rozwoju. Um, czyli właśnie nie będziesz mieć niczego i będziesz szczęśliwy. Ono w, pojawiło się po raz pierwszy w 2019 roku w eseju napisanym na potrzeby Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Światowe Forum zamawiało takie teksty u kilkunastu, chyba, jeśli dobrze pamiętam, osób. I to był krótki esej duńskiej socjalistycznej deputowanej posłanki Idy Auken. Która w, na kilku stronach opisała taką, stworzyła taką fantastykę socjologiczną, pisząc o tym, jak jest w moim mieście. Oczywiście to jest wizja pewnej przyszłości, ale nie takiej odległej, bo ona tam, zdaje się, że tam się nawet data pojawia, chyba że to około 2030 roku. W moim mieście no, nikt niczego nie potrzebuje i ja też tam mieszkam, ona pisze tak o sobie. No i właśnie hasłem, które zapowiadało ten esej, było: Nie będziesz mieć niczego i będziesz szczęśliwy, bo ona tak właśnie opisuje swoją sytuację, że ona nie ma tam już niczego na własność. Do tego stopnia nie ma niczego, że w tym tekście. Pojawia się na przykład taki pasus, że w moim salonie, kiedy mnie tam nie ma i ja go nie potrzebuję, odbywają się jakieś spotkania biznesowe. No to bardzo mi to ubawiło. Proszę sobie wyobrazić, że państwo gdzieś tam mieszkają, ale wychodzą państwo do pracy, a wtedy jakieś obcy ludzie tam się instalują i coś sobie tam robią u państwa w mieszkaniu. I ona to opisuje w tonie aprobatywnym. To samo na temat gotowania. Pisze tam, że czasem mam ochotę sobie coś ugotować, ale wszystkie potrzebne do tego sprzęty podstawiają mi w ciągu tam, pół godziny pod drzwi i one nie są moje, tylko właśnie są wypożyczane, więc własności w tym mieście idealnym przyszłości jej nie ma. W gruncie Ona tam pisze, że nie ma samochodu, oczywiście i tak dalej, to jest oczywiste całkowicie. No, ale są też ci inni ludzie. W pewnym momencie w tym eseju pojawia się takie, taki pasus, że ją martwi to, że są ludzie, którzy mieszkają poza tym idealnym miastem i którzy się nie godzą na te zasady. No, i co z nimi zrobić? Czy oni, oni się nie godzą z różnych powodów: jedni dlatego, że po prostu nie akceptują tych reguł, inni dlatego, że coś im się w życiu nie powiodło, no, ale są takim problemem. Tylko, że ona właściwie nie proponuje, co, co z nimi zrobić. No jest problem, ale my w tym mieście jesteśmy szczęśliwi. Jedna rzecz, która ją może trochę niepokoi, też pisze to w tym tekście, to to, że w zasadzie ona wszędzie jest śledzona. Znaczy, że już system jest taki, że w każdym momencie system może wiedzieć, gdzie ona jest i co robi, i pisze, że to ją momentami niepokoi, czy wywołuje momentami pewien dyskomfort, ale właściwie z tego tekstu Wynika, że to nie jest jakiś wielki problem i wielki dyskomfort. Czasem po prostu czuję się z tym źle, ale generalnie czuję się w tym mieście przyszłości świetnie. I to jest właśnie źródło tego, tego sformułowania. Nie będziesz mieć niczego i będziesz szczęśliwy. Ono się pojawiło na krótkim filmie, który zapowiadał Światowe Forum Ekonomiczne. W Davos właśnie w 2000, ja powiedziałem 19, to było 16, przepraszam, w 2016 roku. To była zapowiedź tych tekstów napisanych dla Światowego Forum Ekonomicznego, w tym właśnie tego konkretnego tekstu. No ale jak spojrzymy, bo przecież parę lat minęło, jak spojrzymy na to, co się dzisiaj dzieje i na jakim jesteśmy etapie, to zobaczymy, że to, co sobie pani Auken wtedy wymyśliła i co można by potraktować jako. Właśnie jakąś tam wizję przyszłości dosyć abstrakcyjną, dzisiaj już takie abstrakcyjne nie jest. I dlatego nawet te rzeczy, które wydają się dość absurdalne z dzisiejszego punktu widzenia, takie jak postulaty zapisane w raporcie z 2019 roku, raporcie tego Stowarzyszenia C40 C40, to one podlegają przesuwaniu. Okna Overtona. Znają Państwo ten, ten efekt, czy tę te, te zasadę, czy tę regułę, um, która mówi o tym, że stopniowo pewne sprawy, które najpierw są tylko gdzieś na marginesie opinii publicznej i debaty publicznej, są przesuwane coraz bardziej w centrum. Tam zresztą Overton opisywał etapy tego, jak to się dzieje. Zaczyna się właśnie od tego, że jest to gdzieś kompletny margines dyskusji. A kończy się na tym, że jest to podejmowana oficjalnie decyzja. No więc my, jeżeli chodzi o te radykalne pomysły, również pozbawiania własności, już jesteśmy mniej więcej, moim zdaniem, gdzieś na środku tej drogi. I problem polega na tym, że to się w części dzieje ze względu na odgórnie narzucane ograniczenia, takie jak te dotyczące samochodów spalinowych, ale częściowo dzieje się to na zasadzie, Wolnorynkowej reakcji, dlatego że jeżeli um, politycy wprowadzają pewne reguły, to przedsiębiorcy się do nich dostosowują i trudno mieć o to do nich pretensje. A to dostosowanie polega na tym, że nagle się okazuje, że model wynajmowania, model subskrypcji jest bardziej atrakcyjny niż model sprzedaży. Dlaczego? Dlatego, że subskrypcja państwa przywiązuje. Do czegoś. Jak Państwo nie są właścicielem czegoś, tylko subskrybentem, to można Państwu w każdej chwili podnieść cenę. To jest trochę tak jak z uzależnieniem od narkotyków, prawda? Gdzie dealer narkotykowy najpierw nawet darmo rozdaje swój towar, po to, żeby potem zacząć go sprzedawać, a potem podnosić cenę. I to jest trochę podobnie. A zwłaszcza już tam, gdzie mamy do czynienia z, z monopolami, które zaczynają posługiwać się tym modelem wynajmowania czy też subskrypcji zamiast modelu własnościowego. To jest problem w dużej mierze młodego pokolenia. Jeżeli Państwo zobaczą czy, czy, czy porozmawiają z młodymi ludźmi o tym, jak oni słuchają muzyki, to to bardzo dobrze wtedy Państwo zrozumieją. Są serwisy streamingowe, takie jak Spotify, które powodują, że młodzi ludzie właściwie już muzyki nie kolekcjonują. Ja mogę się pochwalić tym, że mam dużą kolekcję płyt i one są tylko moje. Ja je zawsze będę miał, zawsze będę mógł sobie ich posłuchać. Ale jeżeli ktoś nie kupuje płyt, nie gromadzi muzyki, czy nawet nie ma plików ściągniętych na swój komputer, plików z, muzyku, z muzyką, i tylko jest subskrybentem Spotify'a albo innego serwisu streamingowego to Spotify może z nim w każdej chwili zrobić wszystko. Ma jakąś swoją bibliotekę, nagle się okazuje, że subskrypcja nie kosztuje już powiedzmy tam, nie wiem, bo ja nie jestem subskrybentem, ale dajmy na to, że 20 zł miesięcznie, tylko na przykład 250. No i co wtedy? No można albo nie słuchać muzyki, albo wysupłać te 250 zł z kieszeni i zapłacić jednak. Ale proszę sobie wyobrazić, że ten... Sposób działania może zastosować praktycznie każda firma, która uzależni od siebie ludzi. I do tego to właśnie zmierza. A przecież to nie jest tak, wbrew temu, co mówią idealiści i zwolennicy takiego modelu, że własność w ten sposób zniknie. Ona nie zniknie. Tylko zamiast być własnością rozproszoną pomiędzy nas wszystkich, każdy z nas coś posiada i może z tym zrobić praktycznie co chce, będzie własnością skupioną w rękach, no, nie wiem, kilkuset powiedzmy na świecie korporacji, które będą zarządzały tymi różnymi modelami subskrypcyjnymi i modelami wynajmowania. Więc pierwszy skutek, który to za sobą niesie, jest taki, że ludzie nie mają już nic własnego, można ich uzależnić, można ich drenować z pieniędzy praktycznie w nieskończoność. Drugi bardzo ważny efekt jest taki, że nie gromadzimy rzeczy. Gromadzenie rzeczy było Podstawą zachodniej cywilizacji i jej dobrobytu, gromadzenie i przekazywanie następnym pokoleniom. Po to się pracowało. Czy tych rzeczy było dużo, czy mało, różnie to było, w zależności od tego, gdzie ktoś na tej drabinie społecznej był, ale to była jakaś wartość. Praca po to, żeby coś zgromadzić, przekazać swoim dzieciom, żeby była to jakaś materialna wartość. W modelu subskrypcyjnym i wynajmowania tego po prostu. Nie ma, nie ma co przekazać, po prostu znika w ogóle cały ten element materialnego dziedzictwa przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Więc skutki społeczne odejścia od własności i przejścia na ten model będą, jeżeli do tego dojdzie oczywiście, będą naprawdę bardzo doniosłe, warto sobie z tego zdawać sprawę. To tyle na razie. Ja zacznę od częściowej przynajmniej odpowiedzi na pańskie pytanie, to które pan zadał tak ogólnie, bo chciałbym tutaj trochę rozwinąć to co powiedział pan mecenas na temat natury tego co bywa nazywane rządem światowym. Otóż ja bym przestrzegał właśnie przed takim bardzo prostym, naiwnym i moim zdaniem niebezpiecznym, bo zniekształcającym rzeczywistą naturę tego zjawiska Patrzeniem, wyobrażeniem, czyli tym takim prostym, gdzie siedzi jakaś tam grupka ludzi, i oni w jakiejś katakumbie decydują o tym, co się będzie na świecie działo. Problem z naturą tego zjawiska, o którym rozmawiamy, jest trochę taki jak problem, z którym Zachód się zetknął w momencie kiedy się zetknął z Al-Kaidą. Pamiętają państwo, na czym polegała natura wyjątkowość natury Al-Kaidy w stosunku do innych ruchów terrorystycznych, z którymi wcześniej Zachód miał do czynienia. Al-Kaida działała na zasadzie kompletnie rozproszonej, płaskiej struktury. Więc nie można było dotrzeć do jakiegoś jednego kierownictwa. Tak jak to było, nie wiem, w przypadku Hamasu na przykład, bo takiego kierownictwa nie było, był przywódca, który pewne ogólne mm, ogólny kierunek sygnalizował, ale te komórki, które realizowały poszczególne akty terroru, one były działały właściwie autonomicznie. I tu jest trochę podobnie to znaczy jest pewna idea, są ludzie, którzy tę ideę przekazują, tu trochę była o tym mowa. To znaczy, ktoś jest czyimś uczniem, wychowankiem, był na jakimś stypendium, ale generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że szeroko pojęta, przynajmniej część szeroko pojętej elity Zachodu realizuje na zasadzie pewnego, powiedziałbym, dorozumianego porozumienia i konsensusu podobny kierunek. Czyli tutaj, nie ma jakiegoś jednego miejsca, które, w które można uderzyć, które można zneutralizować. To by było dosyć proste. Gdyby faktycznie to wyglądało tak, jak w opowieściach niektórych, że tam no, siedzi właśnie tych 10 facetów przy stole i oni decydują, no to wystarczyłoby zidentyfikować to miejsce, znaleźć tych 10 facetów, można by ich pokazać, bo prosta sprawa, a tutaj nie. I na tym polega właśnie problem, że Mamy do czynienia tak naprawdę z wojną idei, nie z wojną jakiejś małej grupki, która postanowiła o wszystkim decydować. To jest znacznie trudniejsza sytuacja, kiedy wprzęgane są do tego różne gremia na różnym poziomie. Nie zawsze tak samo, gremia międzynarodowe, mam na myśli formalne gremia międzynarodowe, takie jak właśnie WHO. Czy takie jak Komisja Europejska, gdzie też zresztą nie ma jednomyślności, bo komisarze są przecież różni, też mają różne poglądy, chociaż generalnie są zrekrutowani według jednego klucza pewnej słuszności, ale też się tymi poglądami różnią na różne sprawy. Więc niestety nie jest to takie proste, i przestrzegam przed tym bardzo prostym myśleniem. Druga sprawa. Chciałbym Państwu opowiedzieć anegdotycznie, ponieważ tutaj już Pan wspomniał o, o, moim, o mojej fascynacji kalkulatorem śladu węglowego, i, i warto się temu przyjrzeć bliżej. Ja zresztą napisałem o tym tekst, ale tutaj, właśnie, chcę sięgnąć do tego tekstu i powiedzieć Państwu konkretnie. Na czym to polega i co tam wyszło? Bo to jest dosyć istotne. Otóż ten bank, właściwie, dlaczego nie powiedzieć, który może niektórzy z Państwa mają tam konto nawet to jest BNP Paribas bardzo zielony bank, który się chwali właśnie tą swoją zielonością i oni tam udostępnili ten kalkulator śladu węglowego jego już nie ma, co ciekawe. W, ja sprawdziłem dwa dni po tym, jak umieściłem na Twitterze informację, że coś takiego jest, ludzie tam zaczęli. Dla zabawy sobie różne rzeczy wpisywać i licytować się, ile kto tego śladu węglowego wygenerował, bo nie wszyscy do tego podeszli wystarczająco poważnie przecież planeta płonie, prawda? No ale niektórzy się w ten sposób zaczęli bawić i bum! Nagle nie ma tego kalkulatora. Chyba ktoś tam w tym BNP Paribasie połapał, że to nie o to chodziło, nie o taki efekt. Ale. Ale dlaczego warto na to zwrócić uwagę? Ja sobie zrobiłem ten test, najpierw zrobiłem sobie ten test wpisując no, takie normalne wartości, bo to jest quiz, w którym macie Państwo dużo pytań. To są pytania o to, jaką żywność Państwo jedzą, czy jako pakowaną czy używają państwo samochodu, jaki jest metraż mieszkania, jaka jest klasa energetyczna sprzętów gospodarstwa domowego. No i na tej podstawie wychodzi potem, jaki procent śladu węglowego unijnego, polskiego unijnego i światowego państwo generują oraz, i to jest bardzo ważne, gdyby wszyscy zachowywali się tak jak państwo, to ile planet, ziem potrzebowalibyśmy, żeby przeżyć. No, i jak ja sobie zrobiłem ten test, wstawiając tam normalne wartości, czyli zgodne z faktami, tak jak rzeczywiście u mnie jest, to wyszło, że generuję 162% średniej polskiej, 194% średniej europejskiej, 271% średniej światowej. I gdyby wszyscy byli tak nieodpowiedzialni jak ja, to byśmy potrzebowali 14 planet, żeby przeżyć. Ale potem podszedłem do tego inaczej. I powiedziałem sobie, to teraz będę bardzo ekologiczny. No i wpisałem, że mam małe mieszkanko, jednoosobowe gospodarstwo domowe. Nie jeżdżę samochodem, nawet transportem publicznym nie jeżdżę, bo przecież rowerki są. Jem tylko nieprzetworzoną żywność, zwracam uwagę na to, jak jest to pakowana. Ze sprzętów gospodarstwa domowego mam tylko komputer, no i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy. No i tutaj już wyszło mi lepiej. Zaraz Państwu przeczytam, jak. E, o, wyszło mi tak. 44% średniej polskiej, 53% europejskiej i 74% średniej światowej, ale nadal, gdyby wszyscy się zachowywali tak jak ja, to potrzeba by było czterech planet. Czyli, czyli tak, dokładnie. I właśnie dlatego o tym Państwu mówię, bo niezależnie od tego, tak naprawdę, co Państwo tam wstawią, to zawsze na koniec wyjdzie, że to i tak jest za mało. żebyście, nie, nie wiem, Żeby tam wstawić, że się w ziemiance mieszka, tak jak ten chłop pańszczyźniany, to nadal jest za mało. Więc wpływ tego, tego rodzaju zabawy jest dokładnie taki, jak pan mówił. To jest cały czas urabianie psychologii ludzi, którzy się tym zajmują. Ja to podsumowałem takim dwuwierszem z jednego z przedstawień. Teatrzyku Zielona Geść Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, kiedy to osiołek Porfirion powiedział, podsumowując, tak zwany łańcuch szczęścia, oto sposób moi złoci, w jaki bawią się idioci. No tylko, że to my sobie możemy tak powiedzieć, natomiast jest jakaś grupa ludzi, która bierze to zupełnie na serio. No i jeszcze ostatnia sprawa, na tym kończę. Kwestia pieniędzy. Tutaj się przewijała kwestia pieniędzy rezygnacja z gotówki, która spowoduje spowodowałaby, że bylibyśmy na łasce waluty kontrolowanej całkowicie przez banki centralne, to ma zresztą swoją nazwę CBDC Central Banks Digital Currencies, cyfrowe waluty banków centralnych. To nie jest jeszcze ten etap, na którym my jesteśmy, ale Rezygnacja z gotówki ma do tego doprowadzić. Więc gdyby tak było, no to rzeczywiście jest to wstęp do bardzo daleko idącej kontroli nad wszystkim co robimy i na co możemy wydawać pieniądze, kontroli, która się rzecz jasna łączy z tymi aspektami ekologicznymi, aspektami kredytu społecznego, bo wszystko to się ze sobą wiąże. A pretekstem, kiedy jest mowa o takich działaniach również w Polsce, co jest? No zapobieganie oszustwom finansowym, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwem, proszę Państwa, da się uzasadnić zawsze wszystko. Jak Państwo słyszą, że coś jest dla Państwa bezpieczeństwa robione, to należy od razu być podejrzliwym. A przepraszam, jeszcze muszę, jedna, ostatnie takie, ostatnie zdanie, ponieważ ja tutaj nie mówiłem w ogóle na temat kwestii związanych z kursem Kościoła Katolickiego, więc tylko powiem bardzo krótko. Byłem na spotkaniu, na którym usłyszałem, jak wyglądały obrady niedawno zakończone, czy odbyte, odbyta część synodu o synodalności biskupi. Zachodni biskupi europejscy, kościołów europejskich, spotkali się w Pradze. Ta relacja, którą słyszałem od jednego z członków delegacji, była no, przerażająca, prawdę mówiąc, to, co tam się działo i jakie były głosy, zwłaszcza episkopatu niemieckiego. I słuchając tego, zwróciłem się do jednego z duchownych, no nie, nie będę to mówił konkretnie o kogo chodzi, który siedział obok mnie i mówię. Proszę księdza, przecież to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, to jakbym słuchał relacji ze świetlicy krytyki politycznej, a ten ksiądz, który tam był, nachylił się do mnie i powiedział mi tylko masakra! I to był cały jego komentarz dobrze. Proszę.